Witam na kanale Polski Rolnik. Dziś Wam przedstawię przeżyto siane w optymalnym terminie, ładnie rozkrzewione, odkaszczanie zrobione, dość dużo miotły tej tąki ościstej jest, ale z tym idzie sobie poradzić. Widać jeszcze miejsca, gdzie woda mocno zalegała, miejsce nawilżone. Przeżyto po oborniku. Jeszcze będzie zrobiona tej jesieni zabieg T0, żeby pole wyczyścić ze wszystkich zbędnych grzybów, żeby zboże sen zimowy poszło zdrowe, bo jak wiadomo, na wiosnę zboże pójdzie w stan spoczynku zdrowe, to i na wiosnę będzie zdrowe. A jak będzie jakieś grzyby miało, czy coś będzie osłabione, to będzie to wszystko wiosną miało ciężko ruszyć. No i presja chorób będzie wcześniejsza. Tu Unia nam zaś kolejny środek przeciw grzybom zabrała. Był tylko w sprzedaży korbel do 30 października tego roku. Jeszcze można tam zastosować Androsa. Z tego co doczytałem, oglądałem tam na różnych filmach, w dawce 0,3 litra na hektar. Ten środek chcę zakupić. Nie są to tam jakieś wielkie pieniądze, duże. 120 zł litr kosztuje tego środka. No to mamy praktycznie na 3 hektary porządną dawkę, plus koszt paliwa i troszkę czasu. A pogodę jakie mamy? Zimno. Za chwilę później będzie ciepło. I tak, żeby w jakiś sposób zaczną się nam rozwijać. Tak jak wiemy, presja chorób jest dużo. Jeśli ktoś ma jęczmień zimowy, to jak najbardziej polecam to zabieg wykonać te zero. Wszyscy na razie jako i tako nie widzimy. Ale zabieg T0 chcę wykonać. Nie ukrywam, że warto te parę groszy poświęcić, jeśli poszedł materiał siewny, kwalifikat, to żeby coś dobrego zebrało, musimy troszkę zainwestować. No i tu jeszcze do tej grzybówki chcę dodać mikroelementy. Jakieś miedź, mangan, bor, cynk, molibden, żeby to zboże jak najbardziej przygotować do tego zimowego spoczynku. W tamtym roku było bardziej to wszystko wyrośnięte, było bardziej długo ciepło, że po prostu zboża były duże. A w tym roku jako tako było w optymalnym terminie, nawet wczesnym, liczby aż tak mocno powrastały, to nie ma. Długo było zimno, ciepło, mokro, ale jak zadbamy odpowiednio na jesień, to pewnie jakiś tam plon z tego będzie. Na tym polu mam trzy odmiany ze zasianem Melomana, Liboriusa i Tadeusz.
Tak jak wiemy, stawki dopłaty materiału siewnego są bardzo, bardzo, ale to niskie. Nie, wszystko się nie przekłada tu na cenę zbóż. Co by pan tu jeszcze powiedzieć? Maksymalna dawka siewu zboża, jaka tu była, to gdzieś 150 kg na hektar, a minimalna to 130 kg na hektar. Tu jedno takie mam pole, które bardzo dużo jest tej tonki ościstej. Praktycznie dwa razy rzędu poprawkę robiłem w lutym. Nie czekałem, było przemarznięte, ale słonecznie życie zboża jakoś ta tonka zginęła. To tyle, więcej nagram wam w kolejnym odcinku. Już zabiegł T0.